Jak wiadomo, czeski filmik nic nie wie. Gdybyś mogła odnieść się do tej frazy, która jest chyba najbardziej popularną opinią na temat kina czeskiego. Ostatnio tłumaczyłam zakres pojęciowy, czy historię tego pojęcia, taksówkarzowi jadąc na lotnisko, który też tego terminu użył. I to był człowiek z pokolenia. Dzisiaj, dzisiejsza młodzież powiedziałaby 50 plus, czyli mógł jeszcze doświadczyć seriali czechosłowackich emitowanych w polskiej telewizji. I powiedziałam mu to, co powiem teraz, czyli że zaplecze jest anegdotyczne i wiąże się z reklamą jednej z pierwszych powojennych komedii, ważnej bo o komedii o ruchu oporu praskim ruchu oporu pod takim właśnie tytułem, który, by, prz, przepraszam, <grych> nie, um, tak, nikt nic nie wie, a na plakatach pojawiły się dopiski czeski film, czyli jeszcze nie, nie używana była ta kalka językowa czechosłowacki i y, doszło do, do takiego zjednania identyfikacji. I na zawsze ten czeski film nikt nic nie wie był takim wytrychem um, semantycznym, do pewnej formy absurdu dziejącego się na ekranie, które, do, do której nie ma się tak naprawdę niechęci chęci, żeby ją zrozumieć. To też lokowało widza na takiej bezpiecznej pozycji. Z którego roku to było? 47. Zapomniałam reżysera, nie będę udawała, że, że go pamiętam. On, on dużo popularnych filmów realizował, może w trakcie rozmowy mi się to przypomni. No, czyli zaskoczyłeś mnie i zaczęliśmy od progu trudnych pytań. Ale muszę ci powiedzieć, że ty mnie też zaskoczyłaś, bo ja do 5 do, 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 do sekund temu byłem przekonany, że ta fraza czeski film nikt nic nie wie powstała w latach 60 i ja nawet często mówiłem studentom, że w okresie największego triumfu kina czechosłowackiego właśnie polski lud ukłuł ukru taką frazę, która bardziej świadczy o jego ignorancji filmowej niż, niż, niż o kinie czeskim tak naprawdę znaczy byłoby to logiczne gdy chodzi o relacje między Polakami i Czechami Słowakami bo takie pojęcie lokowało właśnie nas w pozycji bezpiecznej czyli nie pozwalające zobaczyć tej inności na ekranie jako znamienia czegoś oryginalnego indywidualnego wyjątkowego zamknięcie ust właśnie taką krótką frazą która Właściwie lokuje Czechów jako tych Pepików, no i to jest kolejna, ta, ten termin, bo to w języku polskim ukłuto od zdrobnienia imienia Józef, czyli Pepik Czech, czyli ktoś, kogo się tak naprawdę na poważnie nie bierze. No więc właśnie, bo tak dalej drążąc tą frazę, to chciałem cię zapytać o to, co już po części powiedziałaś, na ile ta fraza jest takim wyrazem, takiego niechętnego stereotypu, tak? Że, że nie, wiem, nie, nie nie lubimy Czechów, tak. Ja osobiście lubię, ale, ale być może. Być może jakoś tam w masie nie lubimy albo nie lubiliśmy przynajmniej. To po pierwsze, tak? Po drugie, na ile ona jest świadectwem tego, że to kino czeskie jest takie dziwne, takie dla nas nietypowe, że my po prostu go z definicji nie rozumiemy. No bo to jest pytanie do jakiego etapu rozwoju kinematografii czesko-słowackiej ta klisza ma się odnosić bo to wszystko co związane jest z latami 60 kiedy pojawiają się Oscary za najlepszy film nieanglojęzyczny dla Evalda, przepraszam dla Kadara i Klosa za sklep przy głównej ulicy i oczywiście dla Jerzego męcla pociągi pod specjalnym nadzorem no to właściwie już nie ma żadnego wytłumaczenia żeby sięgać po takie ujmujące wyjątkowości to raczej myślę, jest to peryferium takie telewizyjno, być może właśnie związane też z obiegiem kina popularnego, rozrywkowego, które ma jednak związek z kinem idiomem kina Milosza Formana. Dlaczego? Ponieważ ci niehercy nieher, i nieaktorzy, którzy pojawiali się w jego filmach, a za tym pojawiali się też w filmach Jarosława Papuszka i Iwana Pasera, bo to tworzyło ten trzon nazywanej przez Petera Heimsa Szkoły Formana, czyli oni sobie asystowali na planie, byli drugimi reżyserami, potem Papuszek samodzielnie zaczął realizować filmy. On zresztą był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, chyba w klasie rzeźby. Potem Iwan Passer i aktorzy ci wzięci z ulicy, z remis strażackich, z małych miasteczek, wędrowali z filmu na film, między tą trójką reżyserów, a potem zawędrowali na ekran telewizyjny i te twarze takie popularne, chociażby postać od, od, odtwarzająca rolę ojca Czarnego Piotrusia, tytułowego Piotrusia. Strasznym mieszkanie, istotne, straszne mieszkanie, tak. To jest skąd wzięte pojęcie Ten no To jest stuwi, wima akurat. Aha, czyli, tak. No bo czy mieszczanin to nie wiem, bo to jest ktoś zawieszony pomiędzy warstwami społecznymi. Ktoś, kto aspiruje do bycia, do załapania się do koryta um, aktualnie rządzących, bo taką formułę dydaktyczną przekazuje swojemu synowi przecież żeby nie wyłamywał się z systemu. Jednocześnie zarządzający swoim czasem wolnym, bo będący dyrygentem takiej ochotniczej, nie tylko w straży pożarnej, bo te wątki takich różnych ochotniczych organizacji pojawiają się u Formana i związane są w ogóle z czasem wolnym, ale dyrygujący amatorskiej orkiestrze. I to był powód, dla którego Jan Wostrzyl trafił w ogóle do kina Milosza Formana. Pozwolił, znaczy zgodził się na grę pod warunkiem, że ujęte zostaną również materiały, w których pojawia się razem z orkiestrą. Czyli jako taki amatorski muzyk trafił do kina. Bardzo daleko, bo on ostatecznie pojawia się. W filmie Raduza Cincery, pierwszym czechosłowackim i pierwszym na świecie filmie interaktywnym, czyli Jan Wostril pojawia się na filmie Kinautomat, Człowiek i jego świat w 1967 roku w, w Montrealu na targach światowych. Więc to taki bardzo ciekawy awans. Ale właśnie z takimi twarzami jak Wostril wydaje mi się, że ten stereotyp Czecha długo, długo się trzymał. Drążąc jeszcze kwestię przystawalności bądź nieprzystawalności kultur, to odwołam się do takiego mojego doświadczenia, mianowicie kiedyś byłem na jakiejś tam kolacji, gdzie obok mnie siedział Amerykanin. No i tak od słowa do słowa zaczęliśmy rozmawiać o filmach. Tak, on zapytał, czym się zajmuje. I on mówi, ale słabe te wasze filmy polskie są. Beznadziejne, mówi smutne, ponure, tragiczne. Czemu nie robicie takich fajnych filmów jak Czesi? No, jest coś na rzeczy, ale Lince Anderson, którego znamy jako jedną z głównych twarzy brytyjskich młodych gniewnych, był ogromnym admira admiratorem kina czeskiego. I również w tym, dlaczego się odwołuję do tego, również w tym ujęciu psychologicznym, filozoficznym. Takie kino też w Czechosłowacji w latach 60. powstawało. To było kino Ewalda Szorma, gdzie ci bohaterzy właściwie bardzo często grani przez jednego aktora, Jana Kaczera, bo on miał w sobie taką tą właśnie niestereotypową czeskość, bardzo ciekawą fizjonomię męską, gdzie będąc na ekranie... Wprowadzał powagę tak naprawdę tych dylematów przeżywanych, nawet jeżeli to były dylematy robotnika fabrycznego, który, który przestał się spełniać jako przodownik pracy i nie może się odnaleźć w nowym systemie. No tak, ale to, ale to nie jest A... znana twarz kina czeskiego. Tak, ale do czego zmierzam? Że Vince Anderson hmm, chyba nawet na jednym z festiwali w Polsce w, pod koniec lat 60. -tych, też oczy, oczywiście będąc w jury, odwoływał się do kina czeskiego jako tego, w którym ak aktualnie. Czyli to jest końcówka lat 60., powstają najciekawsze rzeczy, ale to myślę, ja nie wiem, czy to kino jest śmieszne, bo przez tyle lat, chociażby konfrontując się z, z recepcją studentów na filmy Formana, wielokrotnie spotykałam się z odmową, to znaczy z czymś, że to, to nie było do przyjęcia. To, że oni jednocześnie są niezaradni, niepoukładani, tacy niegotowi. I zawstydzają widza swoją, swoją małością. Bo, bo widz lubi patrzeć na ludzi, którzy są lepsi od niego. Pewnie no, no, to jest dużo no, projektuje. No to mi się tak nie do końca zgodził. Tak, bo już, już Arystoteles pisał, tak, że komedia <grym> przedstawia ludzi gorszymi niż są, tak? Więc śmieję, z czego się śmiejecie? z tego, że inni są głupsi od nas. No. No, ale Google, sami z siebie się śmiejecie, więc to myślę, że tu raczej wchodzi ta, ta płaszczyzna i um, ten śmiech, który zamiera, oczywiście, na ustach, bo to jest groteska, a groteska pokaże, pokazuje świat, który jest niemożliwy do zamieszkania. I, i to, zarówno w tej wykładni Michała Bachtina i w w tej perspektywie widziałabym kino Milosza Formana, o którym w książce nie piszę. No więc ja zaraz dojdę do, 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 do pytania o to, dlaczego piszesz w książce o filmach, których nikt nie zna, tak? Bo, a, natomiast w rozmowie naszej już nazwisko Formana, o którym nie piszesz padło co najmniej cztery razy, ale jeszcze, jeszcze jedną kwestię dotyczącą tego, tych relacji polsko-czeskich chcę podnieść. No bo no oczywiście taka, taka stereotypowa twarz kina czeskiego do dzisiaj, Moim zdaniem, czy Czechosłowackiego, ale mówimy głównie o czeskim. To jest taka, że to jest takie zabawne kino, które potrafi w taki lekki sposób, prawda, mówić o sprawach nawet poważnych, no, bo wymieniłeś tutaj pociągi pod specjalnym nadzorem, prawda? Porównajmy pociągi pod specjalnym nadzorem z polskimi filmami wojennymi, typu Diament no, Kanał, tak. Tutaj mamy. Tragizm taki do najwyższego poziomu, a tam mamy opowieść o nieudanej inicjacji seksualnej, i ta cała wojna jest mniej ważna niż, niż to przeżycie. Tak? Zupełnie inne, inny typ patrzenia. Tak? Bardzo nowoczesne. Tutaj akurat bym tego nie kwestionowała, natomiast. To jest adaptacja oczywiście tekstu Bohumila Hrabala, który ma w sobie pewien fabularny twist. To znaczy, jest to opowiadanie prowadzone z perspektywy trupa, kogoś, kto już nie żyje. Tego w filmie oczywiście, chociaż wiemy, że są takie eksperymenty w kinie, tak, tak? Tak, bulwar zachodzącego słońca widzimy ciało człowieka unoszącego się w basenie. I z tej perspektywy poznajemy ciąg przypadków, wypadków, które doprowadziły go do tego momentu. No, to tańczący jaszczą, inni ludzie. No ale taka... Mencel nie podjął się tego wyzwania. I generalnie, właściwie w tym, tej perspektywie takiego skrzydła bardziej radykalnego, eksperymentalnego, Jerzy Mencel postrzegany był jako. Reżyser kina popularnego, który zrobił dobry biznes na adaptacji Bohumila Hrabala i, i że to pozwoliło mu wypracować swój własny orgin, oryginalny, no czy oryginalną widzialność tak, w, w domenie 20, 30 nawet innych twórców, którzy w tym czasie realizowali swoje filmy. No dobrze, więc już teraz chcę przejść do tego pytania, które już raz zadałem, tak, dlaczego, dlaczego taki pomysł na tą książkę? Jak wiadomo, w Polsce właściwie na dobrą sprawę ukazała się jedna monografia kina właśnie tej czeskiej nowej fali, czyli lat 60 myślę o książce Petera Heimsa, którą zresztą współtłumaczyłeś, prawda? No ileś tam, ileś tam artykułów. Wielka trójca kina Czeskiego tego okresu, czyli, czyli Forman, Menzel, Hitilowa. Nie piszesz o żadnym z nich, natomiast piszesz, opierasz tą swoją książkę na analizie sześciu filmów, z których yy, yy, Część jest kompletnie nieznana. Już nie mówię tak zwanemu widzowi normalnemu, ale ja się zajmuję od jakiegoś czasu kinem i nigdy nie słyszałem o filmie pod tytułem 322 Dusza na Hanaka. Cieszę się. No, ja nie, akurat. Tam. To jest jeden z ewenementów artystycznych. Dla mnie przy, przykład filmu eseju wizualnego, audiowizualnego niesprawiedliwie gdzieś zapomniany. Kolejnym takim filmem, którego pewnie nie znasz, jest Zmarnowana Niedziela, Zapytań. Tak, niedzielę. dokładnie, to jest drugi film, którego nie znam. Trochomir tak. dobrze, 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 dobrze Michałowy. Tak. E, to znaczy, domyślam się, czyli znasz Słońce w sieci? Nie, znaczy, ale znam, tytu, ale znam tytuł, tak? Przynajmniej znam tytuł. Tak. Dlaczego dla, zabrałam się za takie suburbia? Dla, dla, dlaczego, mając świadomość tego, że właściwie w, w Polsce nie, nie, nie powstała taka monografia bazowa, ta, która mówi, prawda, bo to jest najważniejsze, taka była hierarchia i tak dalej. Piszesz o tym trochę w pierwszym rozdziale. Ale, ale, ale nie na tym polega twój pomysł na tą książkę. No to powiem tylko tyle, że w Czechach też tego rodzaju monografii na temat historii czeskiego i słowackiego nie ma. I to, to znaczy jest taka książka, która składa się z trzech osobnych esejów. Ona nosi tytuł Diamenty codzienności, i w tytule odwołuje się do chyba najważniejszego dla mnie filmu czesowo-słowackiej Nowej Fali, czyli Diamentów Nocy. Jana Niemca. Więc kiedy ty mówisz o tej trójce, to ja Niemca zdecydowanie bym widziała tutaj na piedestale. Ale ja nie mówię o hierarchii realnej wartości, tylko o tym mm -hmm. kto, kto jest znany. Tak? Hmm, oczywiście, no to, to z różnych też powodów. Chociaż Niemiec a Forman to jest bardzo ciekawy przykład, bo obydwaj byli emigrantami artystycznymi i jeden Fantastycznie odnalazł się w środowisku Hollywood, a drugi poniósł porażkę. Przy czym nigdy nie aspirował do tworzenia kina takiego jak Forman, ale też do Stanów Zjednoczonych dotarł, gdzie zaczął realizować kino niezależne, do którego chyba zawsze było najbliżej. Więc nie uciekając od odpowiedzi na, na Twoje pytanie, dlaczego. To oczywiście była próba. Y Jadąc tutaj, myślałam o oczywiście o, 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 o tym, co powiem, i myślałam o takiej definicji, cytacie z Deleza, którą tutaj zamieszczam na stronie 68. I zanim do, dojdę do wytłumaczenia. Paradoks, właśnie na tej stronie otworzyłam. <laughs> Przypadek, <przypawek>? nie sądzę. <laughs> Dobrze, to, to najpierw Delez. Kino oznacza najwznioślejsze ćwiczenia myślowe, sposób w jaki myśli się myśl i w jaki ona się myśli w fantastycznym, samodzielnym wysiłku. Delez bardzo często podłącza się pod myśli innych, ja zresztą podłączam się pod jego myśli. I tutaj dalszy, dalsza odsłona tego cytatu pochodzi od Jean-Louis Schaeffera: Kino to olbrzym ukryty w naszych głowach, kartezjański nurek, manekin czy maszyna, nienarodzony człowiek mechaniczny, który wprowadza świat w stan zawieszenia. No, i to jest metonimiczna próba wytłumaczenia, dlaczego wybrałam kino bardzo serio. Kino, które moim zdaniem właśnie jest niesprawiedliwie zapomniane i które wprowadza oczywiście ktoś może powiedzieć, że sześć filmów nie kwestionuje idiomu tej kinematografii narodowej, ale to, że w ramach tej państwowej struktury mecenatu państwowego powstały filmy, które są propozycją egzystencjalnej przygody, podróży, odczytania. Które zaprasza nas jako widzów do stworzenia tej psychomechanicznej całości z ekranem. Czyli bo to jest w ogóle widzę tutaj rolę widza, siebie, która też oczywiście zapisała ten proces, jako kogoś, kto jest powołany do współuczestnictwa w, w odczytywaniu treści, które oczywiście są warunkowane jego kapitałem kulturowym, moim kapitałem kulturowym, czasem, w jakim te filmy oglądam. No więc z, 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 zmierzam do tego, że ten wybór był oczywiście subiektywny i indywidualny. No to, to, to nie wyklęcisz się tak łatwo, tak bym powiedział, bo to, że on jest subiektywny, to, to jest taka zasłona dymna, tak? za tezę. Nawiązując do, 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 tej, do, do tej różnicy między kinem czeskim a polskim, że ty postanowiłaś popatrzeć na kino właśnie czeskie oczami stereotypowego kina polskiego, czyli, czyli, czyli właśnie zarysować to kino jako taki rodzaj popiołu i diamentu, tak poważne, tragiczne, egzystencjalne. Czyli mówisz, odezwał się we mnie Polak. Tak, mhm. o, tak, a nawet, nawet Polka. No, to, to więc, a dlaczego nie kino modernistyczne? No bo jakby do tego ostatecznie też nawiązuje, że szukam filmów, które wpisują się w pewien fenomen, kina, które zaczęło się rodzić, jak wiemy, z kinem autorskim. Tutaj myślę chyba o Bergmanie jako takim, chociaż oczywiście obywatel Kane, 41 rok, jest już takim pierwszym kamieniem milowym. Ale myślę o fenomenie kina artystycznego, które przejęło funkcję od innych tekstów kultury, funkcję właśnie myślenia, filozofowania, zadawania trudnych pytań. I ja raczej tych Czechów... I Słowaków wpisuje tutaj w tą domenę tego etapu rozwoju kina artystycznego, które ten, ten aspekt kina ginie, czy przesuwa się na plan dalszy, kiedy koncentrujemy się, bo pewnie takie zalążki takiego myślenia znajdę i u Chytilowej, i u Formana, i u Menzla, Bo to są te momenty właściwie takie pasusy, zawieszenia, przejścia, które. Um, Taką narrację klasyczną czynią czymś już nieużytecznym w tamtych czasach. Więc jakby to tylko mówię, że oczywiście nie zakwestionuję, że użyłam tutaj zasobów kulturowych Polki wychowanej w takim, a nie innym momencie historii i kultury, ale szukałam czegoś szerszego, co widzę w pojęciu modernizm. No tak, tak, bo, bo taka, taka świadomość modernistyczna, która polega na przeświadczeniu o, o roli artysty, o pozycji artysty, o tym, że dzieło sztuki musi, jak to napisał kiedyś Werner, dawać, dawać, dawać świadectwo Myślącemu światu, trochę inaczej, ale w każdym razie sztuka musi dotykać spraw kluczowych i podstawowych. Że, że dobra sztuka powinna być trudna, że dobra sztuka powinna być nietypowa i oryginalna. To jest no, kanon wartościowania modernistycznego, który jest niezwykle mocno zakorzeniony w polskim myśleniu o sztuce. I w tym sensie tak, popatrzałaś na kino czeskie okularami Polki. Albo szkłami kontaktowymi. Albo szkłami kontaktowymi. Natomiast no, generalnie etap życia, na jakim jestem, jakby zbliża mnie do takiego podejścia integracyjnego. I te najważniejsze pytania, które myślę w ogóle zarządzają nami, nawigują, to są pytania dotyczące śmierci, ciała, nie wiem, może języka. Tutaj oczywiście każdy z nas może dodać coś, coś, coś jeszcze dla siebie istotnego, bo ciało rozumiem też jako pewnie seksualność i te aspekty, które też z kinem czeskim się kojarzą, o których ja nie piszę. I ja szukam w kinie odpowiedzi dla mnie ważnych. Takie, które, których pewnie mogłabym rozwinięcie odnaleźć u najważniejszych filozofów, ale idę na łatwiznę i szukam tego w kinie. No Dlaczego na łatwiznę? No, nie, nie chcę dewaluować wartości medium filmowego, natomiast często zastanawiam się, Dzisiaj, czy kino jest na pewno tym medium, ale to jest wyjście w ogóle poza temat, oczywiście rozmową o książce, tym medium, które mówi o, o dzisiejszym świecie najwięcej, czy, czy już jakby inne formy peryferyjne, audiowizualne, które pojawiły się jednak, to kino gdzieś przesuwają? Tak, no ale w, w, w każdym razie niewątpliwie ta twoja lektura kina czeskiego przeciwstawia się najbardziej rozpowszechnionemu stereotypowitego kina, który był bardzo mocno obecny właśnie u tego Amerykanina, o którym mówiłem. Tak? Dla niego kino czeskie to były właśnie takie pogodne, śmieszne, zabawne historie o ludziach. I, no, ciekawa ty... jestem, czy widział pociągi pod specjalnym nadzorem. Mogłam zaryzykować, że tak, bo skoro... No, myślę, że tak, ale pociągi pod specjalnym nadzorem doskonale spełniają właśnie... Ten no właśnie ten, ten... zastanawiam się. Tam jest taka scena, która dotyczy próby samobójczej głównego bohatera. Tak. Milosza Hrmyk, gdzie Czcibor Zapomniałam teraz nazwiska tłumacza Piotrowski. Tłumaczy to jako Miłość Pipka w sposób bezpośredni w warstwie językowej filmu to jest prawie, że nieuchwytne. No i taki bohater o takim nazwisku, z, z uwagi na swoją porażkę no właśnie w obszarze życia seksualnego, stawania się mężczyzną, wynajmuje pokój w hotelu i tam próbuje zakończyć swoją marną egzystencję. Potem, kiedy trafia do szpitala, opiekuje się nim e, przez chwilę lekarz w tą rolę wciela się sam Jerzy Mencel, e, który mówi, e, który definiuje jego problem, diagnozuje, akcja Precox, <noise> Od czasu obejrzenia tego filmu przynajmniej wiem, jakby, jak ten, ten problem e, męski. Czyli, czy, czy, czyli powiedzmy po polsku przedwczesne. wytrąszanie. Dokładnie, tak, tak. Więc czy to jest śmieszne? Jak <noise> jest <noise> śmieszny bardzo, facetowi nie wyszło, no, co, co może być bardziej zabawne. Znaczy nie wyszła mu próba samobójcza. <noise> no, no, Mam nadzieję. Nie, nie, nie wyszło mu z dziewczyną. Tak. Jeżeli założymy, że, że źródłem śmiechu bardzo często jest poczucie wyższości w stosunku do postaci, tak, czyli komedie pokazują ludzi gorszymi niż są. Tak, to, to jest bardzo śmieszne. A jeszcze dodamy tego Anturaż, tak, że on jest taki no, zabawny. My nie, nie odczuwamy tragizmu tego człowieka. Bo ty próbujesz w tej chwili wejść jak gdy w sytuację egzystencjalną, ale styl tego filmu taki nie jest wcale. To, że twarz. No i tutaj dzisiaj mam znowu za, za, zamklenia zupełnie pamięci, ponieważ aktor odtwarzający postać Milosza Hrme, już wiem, Wacław Neckarz. Był celebrytą, był nie aktorem, ale był zawodowym piosenkarzem. Występował w trio The Golden Kids razem z Wądraczkową i Martą Kubiszową. I mając już osiągnięcia w tej domenie trafił do filmu. To chyba była podpowiedź żony producenta tego zespołu filmowego, który produkował Pociągi pod specjalnym nadzorem. Że ona wpadła na pomysł, że on dobrze by się sprawdził w tej roli i do, do czego rozbijam ten wątek, bo to ta twarz, Neckarza trafia właśnie na okładkę przetłumaczonego, przetłumaczonej czesko-słowackiej nowej fali, Petera Heimsa. To jest oczywiście decyzja wydawcy wydawnictwa słowa obraz, terytoria. I to jest twarz, którą być może wiedzą Państwo, o jakiej twarzy mówię. No to jest to takim, tak, takie uosobienie go Tak, w tak. Kogoś, kto wypadł z trybu myślenia i zawiesił się. No tak, tak. No, no właśnie, czyli jak w tym wszystkim zobaczyć właściwie człowieka, kogoś, kto jest z tymi wszystkimi aspektami egzystencji, czymś więcej niż tylko tą, tym dziwnym wyrazem twarzy. Mam świadomość, przepraszam za podniesienie głosu, że kiedy tak rozwijam to, jakby wsadzam to w obszar egzystencjalny, to pewnie dodaję po prostu siebie do tego filmu, ale. To, co jest pewne, to, że śmiech i komizm tych filmów nie jest wcale oczywiste. Bo... Znaczy, śmiech i komizm filmów czeskich tego okresu jest okrutny. Tak? I to najczęściej się mówi przy okazji Formana, że on pokazuje tych ludzi jako takich po prostu przeraźliwie głupich i zresztą z tego powodu też zaczął być krytykowanym kiedyś tam. Ale to nie przeszkadza, że one są odbierane jako filmy komiczne właśnie, ponieważ znaczna część komizmu, to jeszcze raz to powtórzę, no, polega na pokazywaniu, na, na dawaniu widzowi przewodu wagi nad, nad, nad postaciami. Większość bohaterów, nie wiem, Define na przykład, no, głupi do, do, do imentu, tak? no, z czego się śmiejemy? No, z tego, że on taki głupi jest. Mm -hmm. um, hm. To znaczy to, że oczywiście Forman tworzył coś na kształt kina etnograficznego. Um, Opisy z tamtego czasu z prasy właśnie przyrównują go, począwszy od reportażu, czyli niewiarygodności tego, że to, co jest na ekranie, to jest przykład kina fikcjonalnego. Pierwsza recenzja Czarnego Piotrusia w filmie, tutaj mówię o polskim tygodniku. Dotyczyła, wprowadzała pojęcie reportażu, że właściwie gdzieś tam się pojawiło po głosie Kazimierza Karabasza, że właściwie to jest analogia z tego typu patrzeniem. Czyli był ten problem taki percepcyjny ze zrozumieniem tego, że to co widzimy na ekranie jest skutkiem zabiegów fikcjonalnych. No i to jest ciekawe. Do mnie najbardziej przemawia ta kategoria, jak mówię, już groteski i te nazwiska, które tutaj podałam. To jest poza tym Bachtinem Wolfgang Kaiser, który tą istotę groteskowości widzi właśnie jako świat, który działa na zasadzie takiej dezautomatyzacji, świat przedstawiony działa na, na widza, na, na prawach dezautomatyzacji. To jest niemożliwe, że to się dzieje. Zresztą w ostatnim filmie czeskim wpali się moja panno ten element dezautomatyzacji, forman właściwie umieścił już w strukturze filmu, bo to jest moment, kiedy dochodzi do pożaru, tuż przy balu, który rozgrywa się w remizie strażackiej, i ten pożar jest na tyle skuteczny, że płonie cały dom, zostaje dom, poduszka coś tam jeszcze. No i to są właśnie te takie. I tutaj jakby mówię też o dojrzewaniu i ewolucji Formana jako filmowca, który, który właściwie nie wiem na ile świadomie, ale zaadaptował ten wątek, który działał przeciwko niemu. Um, tak, tego wyobcowania. Widza, który nie może, od, nie, nie może odnaleźć się. Ja to nazywam tak, ty mówisz o tym, że jesteśmy mądrzejsi od, od tego bohatera, od Anduli, czy od Piotra. No to jest trudne. Zachęcam Państwa do, do udziału w tej rozmowie. Czy ktoś z Państwa chciałby zapytać, skomentować, wyrazić opinię? Tutaj mamy mikrofon, tak? Bardzo proszę, Pani Kamilo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak spóźniłem się, ale przez chwilę słuchałem Państwa dyskusji. Która opowiadała o śmiesznych wątkach dotyczących jednak traumatycznych przeżyć, chodzi o film Pociąg pod specjalnym nadzorem. Zastanawiam się, czy to nie jest taka próba odreagowania. Pokolenie, które przeżyło wojnę, nie może często nie mogło, bo oni już często nie żyją najczęściej nie żyją. Trudno im się opowiada, jeżeli sami widzieli takie przeżycia na własne oczy, albo uniknęli śmierci. Natomiast następne pokolenie, ich dzieci, zupełnie inaczej oglądają w wersji takiej śmiesznej, komediowej sceny przerażające poprzednie pokolenie które widziało to na własne oczy. I tak się zastanawiam, czy właśnie te filmy nie są takie, nie są na pograniczu dwóch generacji, tych które, tej generacji, która to przeżyła i nie może o tym mówić, oraz generacji, która chciałaby o tym się dowiedzieć, a i wreszcie pojawiają się filmowcy, którzy przekraczają pewne tabu. Jest to takie bardzo ryzykowne, jest to takie. No, zresztą tutaj padło takie zdanie, że narażeni byli na krytykę, że, że takie rzeczy, takie sceny opowiadają w komediowy sposób, ale jest to chyba, chyba też taki wątek psychologiczny, że to po prostu musi, musi być rodzaj takiego odreagowania. Może tutaj by się moja. Żona psycholog wypowiedziała na ten temat, ale tak sobie wyobrażam. Ja miałem rodziców, którzy przeżyli wojnę, i jedno z rodziców nie było w stanie opowiedzieć o tym zbyt długo. Bardzo lakonicznie opowiadało o swoich przeżyciach o bombardowaniach o rzucaniu się w międzyziemniaki, między ziemniaki, między redliny ziemniaków. A jako kilkuletnie dziecko, z kolei, ojciec zupełnie inaczej widział wojnę, być może nie przeżył takiego bezpośredniego bombardowania, ale właśnie myślę sobie, że już to drugie pokolenie, tak jak ja, no śmiałem się z tych filmów, ale jednocześnie pamiętając reakcję moich rodziców. Okay, już, proszę, Dziękuję, żeby... Mariusz, za y, bardzo fajną uwagę i pytanie. Generalnie dla mnie tutaj są obecne trzy wątki. Pierwszy to jest pospamięć, oczywiście, ale ona, nie, trudno mi ją lokować w Czechach i w tych ich doświadczeniu. Forman to jest rocznik, czy, czy to są lata 30., gdy chodzi o datę urodzenia, więc od razu, no bo to jest taki ciąg anegdo, anegdotycznych skojarzeń, które mam. Z nim Holokaust związany był. Dobrze, bo ja już od razu zasunęłam, nawet nie traumą wojenną, ale Holokaustem prawdopodobnie prawdziwym ojcem Formana był architekt żydowskiego pochodzenia, który przez chwilę zatrzymał się w pensjonacie, który prowadziła żona, to znaczy, który prowadziła mama Milosza Formana. Ten ojciec od nazwiska Forman był nauczycielem. Oni obydwoje trafili do obozów koncentracyjnych i tam zginęli. Teraz skąd my wiemy, że tam doszło do jakiegoś Przesunięcia ojcowstwa, dlatego że podobno kobieta współwięźniarka matki przed, była świadkiem wyznania przed śmiercią o, o tej prawdzie, kto tak naprawdę był ojcem. Forman o tym dowiedział się bardzo późno jakimś wysiłkiem ogromnym, detektywistycznym odnalazł tego człowieka w Argentynie, paradoks, bo wiemy, że to do, do tego kraju nie trafiali Żydzi, tylko raczej byli naziści, i wysłał mu bardzo roz, rozlewny list, wylewny, w którym jakby rekonstruował swoją tożsamość całą jako człowieka, a w odpowiedzi dostał pocztówkę, ale to jest cały milon Forman, na której były bardzo lakoniczne życzenia wszystkiego dobrego. To pochodzi z książki Moje dwa światy, którą pomógł Formanowi napisać Jan Nowak, i która jest gotowym scenariuszem tak naprawdę na film, bo tam są same takie smaczki wyjęte. Dobrze, to jakby wątek postpamięci. Ale drugie to jest to napięcie, które tutaj jest takie wyraźne, międzypokoleniowe. I ono jest ciekawe przede wszystkim dlatego, że Bohumil Hrabal, który był pierwowzorem, autorem pierwowzoru literackiego, był reprezentantem innego pokolenia niż reżyserzy, którzy realizowali filmy na podstawie, tych, na podstawie jego prozy. Czyli Hrabal na początku lat 60. miał około 50 lat i wydał po raz pierwszy, zadebiutował tomem opowiadań Perliczki na dnie, Perły na dnie. Na podstawie tego tomu opowiadań powstał nowelowy film pod takim tytułem i współreżyserowała go Wiera Hitilowa, Jan Niemiec, Jerzy Menzel, Jaromir Ilesz, Ewald Szorm. I to jest uważane za taki idiom manifest czechosłowackiej Nowej Fali. A dopiero potem Mencel, znaczy tu, przepraszam, Mencel też zaadaptował y, y, śmierć pana Baltazara. Więc jakby on został przy tym projekcie y, hrabala bardzo długo. Więc tutaj mówię o tym napięciu, które było pomiędzy autorem tekstu literackiego i filmowym adaptatorem, że oni byli z dwóch różnych tak naprawdę światów generacyjnych. Co podkreślali też filmowcy, ówczesny kierownik reżyserii filmowej na FAMU, Otakar Wawra, też człowiek, który pojawił się w czechosłowackim kinie przed II wojną światową, był współautorem projektu nacjonalizacji, zarzucał tym młodym, że oni nie są w stanie napisać autorskiego scenariusza. I coś było na rzeczy, że rzeczywiście poza Formanem i tą, tą jak nazwałam to, szkołą Formana za Peterem Heimsem, którzy wspólnie tworzyli scenariusze razem z Papuszkiem i Iwanem Paserem yy, czystość taka genetyczna od autorska pozostałych scenariuszy była problematyczna więc to jest to ciekawe to jest, a trzeci wątek o którym pomyślałam to czym są tytułowe pociągi no to są przecież pociągi wiążo, w, 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 yy, wywożące więźniów do obozów koncentracyjnych i to że one przez chwilę stoją tam gdzieś na bocznym torze i jest tam też wątek taki okołoseksualny rozwinięty wokół tego, ale to są takie podskórnie pulsujące wątki, no, które Jan Niemiec w Diamentach Nocy wypowiada wprost, bo się zajmuje tym, tą dwójką chłopców, którzy uciekają z takiego transportu. No jest to, to tak bym skomentowała, ale bardzo ciekawa, bo, bo w ogóle lata 60. są latami wynalezienia młodości. Tak? I to w wielu krajach, nie tylko w, w, również w kraju socjalistycznym, jakim była Czechosłowacja. No i ten młody bohater tak naprawdę zamieszkuje to film, to kino czechosłowackie w tym czasie i to też jest, myślę, ciekawy fenomen. Tak, tak, no, lata 60., rewolucja młodości, tak, na całym świecie. E, czy jeszcze z Państwa strony jakieś opinie, komentarze, pytania? Widzę, że Pan tam, tutaj jeden, drugi głos, tak? To znaczy się, ja się spóźniłem, być może mm, odpowiedź na to padła wcześniej, ale no, skurczę się i zadam to pytanie. Y, może ono być też trochę za szerokie, jakieś treściowo. Y, no, bo jakby tytuł tego, tej rozmowy y, jest y, Kino mniejsze, czyli no, domyślam się, że to się odnosi do tej książki Deleza i Głatariego, Literatura mniejsza o, o Kawce, tak? Y, i bo jakby głównie się spotkałem z tym, że jeśli już jest wykorzystywany DLS do no jakby, jakiejś analizy filmowej, no to no wiadomo, że chodzi o tą książkę Kino, no że obraz, ruch i obraz czas. I się chciałem zapytać, jakby. No być może to już było wcześniej o tym mowa, ale. Nie było. Aha, okay. no to jaka jest jakby ta analogia? No bo domyślam się, że może chodzić o jakąś tą taką taką kłączowatość, która tam jest właśnie w tej książce o, o kawce, taka no, trochę topograficzna, ale też taka narracyjna. No, no, no po prostu chodzi o jakby tą analogiczność, jakby co, co ma ta książka i dlaczego jakby pani się um, posunęła w taki sposób, żeby um, jakby bardziej zaczerpnąć z tej książki o literaturze niż... Nie. Dobrze, bo ja we wstępie piszę o tym, że to z jednej strony może być odczytane jako zabieg retoryczny, czyli, że kino mniejsze właśnie lokuje te wszystkie stereotypy, o których tutaj mówiliśmy na temat kina czechosłowackiego również z tego okresu największej świetności, z lat 60. Ale te, te aspekty kłącza, o których Pan tutaj mówi, dotyczą tych tej tej wspólnych dużych prac um, antyedypa, kapitalizmu i schizofrenii, schizofrenii i um, tysiąca Plato. Natomiast w książce o Kawce um, oni wskazują konkretnie, Dales i Guattari, na trzy takie elementy literatury, którą realizował Kafka i która właściwie ich zdaniem jest pewnego rodzaju matrycą, którą można odnaleźć również w tekstach innych autorów. Nie, pier, nie ja pierwsza stosuję pojęcie to przeniesienie z literatury na kino, bo to już się dzieje w obiegu międzynarodowym. Ja tam cytuję książkę Mette York Dunki, która w książce Small, small nation, small cinema używa właśnie tego terminu. No i teraz te trzy kryteria są takie. To jest kino, które ze względu na zachwianie proporcji pomiędzy kanonem, tym, tym dużym, a właśnie tych, tych małych tożsamości kulturowych, zawsze będzie odczytywane politycznie. Drugi element, na który wskazuje i Guattari, związany jest z wypowiedzią grupową. Tutaj to jest element, do którego nie wróciłam, ale wolę znaczy, jeszcze się upewnić, bo to jest, jest rozwinięte, więc, jeżeli by to pana interesowało, czuję, że to jest napisane sojistycznie i nie jest wyczerpujące od strony takiej analizy egzegezy filozoficznej użyte. Ale ten, ten trzeci element. Um, um, dobrze, tutaj mam trzecią cechą literatur. Kolektywność. Całkowite upolitycznienie, i pierwszy element dotyczy niemożliwości tworzenia we własnym języku. I ja tutaj rozwijam taki cały pasus, który mówi o kawce, który, będąc Żydem, wychowującym się w zlaicyzowanej rodzinie, używał języka niemieckiego i to był język, w którym pisał swoje książki. I jest bardzo ciekawie przez Deleza Igłatariego opisany ten fenomen, Prostoty tego języka, który nas do dzisiaj oczywiście hipnotyzuje i fascynuje, ale ta pro, prostota jest pokazana jako właściwie pewnego rodzaju umowa, jaką um, Kawka um, przyjął, w jak, jakiej jak wziął udział. To znaczy, że pisze najprostszym językiem, gdzie ten niemiecki, w takiej uproszczonej formie, był jednocześnie językiem handlowym, językiem urzędniczym żeby uzyskać dostęp do wszystkich, którzy będą chcieli go czytać. No i teraz, dlaczego ja, ja po ten termin sięgam? Więc jakby jest taka idea, którą też nie czuję, żebym do końca wyczerpała w tej książce, żeby podług tych trzech, trzech kryteriów, czyli specyfiki języka, kolektywności i polityczności, odczytać cał, cały fenomen czechosłowackiej nowej fali. Jeżeli weźmie Pan tą, tą moją książkę do ręki, to zobaczy Pan, że ona się tak naprawdę rozpada na dwie części. Znaczy, w ogóle jest tak naprawdę jednym wielkim esejem, ale pierwsza część daje pewne narzędzia, przedstawia potencjalność, możliwość czytania tego fenomenu kinematograficznego, który wydarzył się w latach 60., ale był uwarunkowany wydarzeniami kulturalnymi pochodzącymi jeszcze z lat 20. i 30., ponieważ Czesi. Bardzo silnie osadzili się awangardowo. Mieli taki, taki bardzo ciekawy ruch dziewięć Sił, który był integracją różnego rodzaju artystów o, o różnej domenie i, i różnych specjalnościach. I to łączone było z taką specyfiką czeskiego surrealizmu. Ja to teraz upraszczam, poetyzmu i z tego bardzo Czesi korzystali w latach 60. Jednym z członków dziewięciu był Władysław Wanczura. Wla, właśnie w latach 60. adaptowano powieści tego pisarza. Zrobił to między innymi Franciszek Wlacil w Małgorzacie, córce łazarza i zrobił to paradoks Flimencel, czy to jest jedyny wyłom w kapryśnym lecie. To też jest adaptacja, ale nie hrabala. Natomiast druga część książki jest eseistycznym zapisem czytania kina podług tej lektury z kina Deleza, czyli to jakby się rozpada, bo czyli to jest próba po prostu myślenia kinem i, i za próby zapisu tych. Znaczy, całą tą drugą część książki uznaje jako zapis tych prób myślenia, jakie podejmuje w relacji do kina czeskiego. Natomiast w książce Kino, na jednej ze stron, deles odwołuje się do pojęcia kina mniejszego. To też jeszcze tylko odnotuje. I paradoksalnie pisze tam o y, y, brazylijskiej nowej fali, czy też nowym kinie, Nuovo Cinema, przede wszystkim o Glauberu, Glauberze Roczo, jeżeli dobrze odmieniam to nazwisko Glauber Rocha. Pisze o jakimś marokańskim reżyserze francuskojęzycznym, czyli mówi o takich heterogenicznych twórcach, którzy jakby zabierają język i rozpoczynają ekspresję artystyczną w środowisku dla siebie niesprzyjającym i dalesto bardzo bardzo fajnie puentuje taką obserwacją że ten lud, czyli też ten odbiorca on się dopiero musi narodzić i, i że to jest próba czy roszczenie stworzenia kina, które musi się narodzić. Więc tak nie bardzo precyzyjnie, ale jakby sygnalizuje w jakich to kontekstach się pojawia i y, czyli że przede mną to pojęcie już w jakimś obiegu y, recepcji myśli dale za Dziękuję tutaj pan Marcin, tak. Ja się zastanawiam, bo tak o tym ten Amerykanin mi tak tak, tak zapadł w pamięć. I czy nasze kino, które miało odpowiedniki jakby nowej fali Milosza Formana, na przykład Czarny Piotruś, to mógłbym tutaj dziewczyny do wzięcia gruzy przywołać, czy to nie wynikało z tego, że myśmy się mniej promowali na przykład niż kino czeskie? Nie usłyszałam, żebyśmy się mniej. Mniej promowali w tamtym A, okresie okay. jako kino czeskie za granicą. Wiadomo, u nas, jako kraj bloku wschodniego, mieliśmy w większości arcydzieła tak, kinematografii radzieckiej, bułgarskiej. Zdarzały się też z zachodu. I jak to wyglądało na jakiej zasadzie może się pani orientuje czy Amerykanie czy czy Czesi sami po prostu wy, wychodzili jakby z, z inicjatywą promowania swoich filmów za granicą No czy to jest dobre pytanie o zbiegnięcie się w czasie jakby różnych procesów kulturowych bo czy, co w latach 60 mogło być nominowane do Oscara? Bo zastanawiałam się, bo tutaj padły wcześniej dwa tytuły Sklep przy Głównej Ulicy i Pociągi jako laureaci, ale również filmy Milosza Formana były nominowane do Oscara. Te czeskie, zanim on formalnie osiadł w tym kraju. W tym kraju, czyli w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych, tak. To znaczy tak, był popyt na tą formułę humanizmu środkowoeuropejskiego wśród producentów kina europejskiego artystycznego. No i tutaj znowu zamgle nie zapomniałam nazwiska bardzo ważnego włoskiego, ale zaraz sobie przypomnę, producenta, który jest między innymi producentem również powiększenia. Karlo Ponti. Karlo Ponti, właśnie. Więc to jest... Oni musieli... Przepraszam, znowu z taką enfazą o tym mówię, ale oni, myśląc właśnie o takim... Rynku producenckim, bo w tamtym czasie w latach 60. zaczęło powstawać bardzo dużo filmów, również nowelowych. Pewnie, Mirku, przyznasz, rację, takie, gdzie najważniejsi artyści filmowi Godard, Bertolucci, Pasolini nagle się pojawiali również w takich formach mniejszych. No, Rogopak, no. Właśnie chociażby ten przykład tego filmu, gdzie sam tytuł filmu jest skrótem od nazwisk reżyserów biorących udział w tym projekcie. Hmm. Ym... No i ten Carlo Ponti, on się naprawdę zainteresował Formanem i to była ta karta przetargowa i ona się skończyła dla Formana oczywiście bardzo dwuznacznie i tu osoby, które nieliczne, ale które były na moich zajęciach pewnie tę anegdotę już słyszały, ale tylko ją jeszcze powtórzę, czyli Carlo Ponti oferuje dofinansowanie do Pali się moja panno, dlatego ten film nakręcony jest na kolorowej taśmie. Wiem, że stokrotki były na Kodaku Tutaj nie pamiętam jaka to była konkretnie taśma filmowa i w momencie kolaudacji przy pierwszej projekcji zorganizowanej dla producenta Carlo Ponti wychodzi z sali i mówi, że wycofuje pieniądze, no ponieważ zrozumiał ten prawdziwy wymiar, taki, który może wcześniej do niego nie, doci nie docierał, jak w trudnym świetle ta, ci, ci bohaterowie są pokazani, ten, ten czeski prosty człowiek, a Carlo Ponti jako chcący uchodzić za takiego lewicującego marksisty, przepraszam humanista, lewicującego, na pewno nie chciał takiej etykiety, żeby do niego przewarła. No i konsekwencje były dramatyczne, ponieważ tak jak opisuje to znowu Forman w moich dwóch światach, Forman stanął na w ryzyku znaczy był zakładnikiem, czy dłużnikiem raczej przedsiębiorstwa Film Czechosłowacki, dlatego że musiał spłacić tą kwotę, którą Ponti zabrał i tutaj mówimy o cudownej współpracy nowofalowej, międzynarodowej, ponieważ dwoma ratownikami tej sytuacji był zarówno, co się dzisiaj ze mną dzieje, to już jest na pewno François Trifot a drugiego zapomniałam teraz nazwiska, scenarzysty, którzy wykupili, którzy, którzy dali po prostu Formanowi pieniądze na to. Więc to są takie ciekawe sploty mówiące oczywiście też o praktycznym, finansowym, producenckim wymiarze tej sytuacji, w której jednak nie wszystkie filmy mogły powstać w ramach tej, tego mecenatu państwowego. Właśnie filmy kolorowe to jest taki paradoks. Tych filmów kolorowych jest niewiele, a dlaczego Stokrotki powstały na tym Kodaku, o którym wspomniałam wcześniej? Z tego powodu, że Wiera Hitlowa, jako beneficjentka wygranej festiwalu w Oberhausen za film o czymś innym, za swój debiut fabularny, dostała pieniądze, które pozwoliły jej zrealizować kolejny film, i dlatego ten film jest kolorowy. Czyli to nie jest tak, że w ogóle identyfikacja kina czarno-białego i kina artystycznego bardzo często idzie w parze, ale w praktyce w Czechosłowacji w tamtym czasie trudno jednak było zrealizować film kolorowy. Takim fantastycznym filmem barwnym są wszyscy, wszyscy moi rodacy Wojciecha Jasnego, ale jest to film, który ma wymiar taki tożsamościowy i myślę, że był ważny też dla państwa. Ale i jednocześnie kino komercyjne w tym czasie było barwne, czyli Starcy na Chmielu. I na przykład Kobieta na szynach na torach. To jest film o taki paradoks. Tutaj tramwajarkę znamy jedną ze środowiska Gnańskiego, a jest też czeska komedia muzyczna, właściwie muzykal, o takiej bohaterce w 1966 roku. Podaję przykład kolejnego filmu barwnego. No, mamy też przykład tramwajarki w barierze Skojomowskiego. No, z Kolimowski, bo ja tutaj kiedy Pan Marcin wymieniał te analogi, analogi nowofalowe w, w polskiej kinematografii, to jest taka książka, oczywiście e, Jakuba Majmurka, no tutaj powiedziałam Jakuba Majmurka i chyba podtrzymam to, ponieważ przez chwilę zaczęłam, zaczęłam się zastanawiać, czy nie Łukasz Aurą czy istniała polska nowa fala? I to jest pytanie, które wraca w ostatnich latach. I te nazwiska, które tam są lokowane, to poza Skolimowskim um, to jest Andrzej Żuławski, to jest Grzegorz Kurlikiewicz. Um, nie ma ich wielu ale jednak są podnoszone no, jako... Ale no to... Marek Piłowski na pewno. To... No to tak, tak. Natomiast to jest taka ciekawa wymiana nazewnicza, bo kiedy ja uczyłam się jeszcze o historii kina polskiego, to, to trzecie kino było tym wytrychem, które wystarczało. To, co się wydarzyło pomiędzy y, Polską Szkołą Filmową i, moralnym, i Kinem Moralnego Niepokoju. A, a teraz jakby ta potrzeba zrównania pewnych osiągnięć, myślę, artystycznych we, we wszystkich tych krajach w latach 60., Poza tym no nie wiemy tak naprawdę, czym jest nowa fala. To jest pojęcie po prostu krytyczno filmowe, które mówi o jakiejś, o, o czymś nowym na wielu planach. Tak, zaczęłaś mówić o, o kinie popularnym, czechosłowackim, czeskim. Więc powracamy do tego tak, że, to, że, że to twoja książka wyjmuje tak pewien wątek z, z kina czechosłowackiego który jest no, taki sprzeczny ze stereotypem i z taką najbardziej znaną twarzą tego kina. To kina jest oczywiście bardzo, bardzo bogate i na przykład wspomniałeś o filmie Pierwszym filmie interaktywnym w dzieje kina, natomiast w ogóle to była niezwykle innowacyjna kinematografia, o czym się mało mówi, i ty, ty, podążając tym tropem filozoficzno, egzystencjalnym, też właściwie o tym, o tym nie piszesz. Kiedyś ci opowiadałem, ale powiem to Państwu, mam takiego znajomego Czecha, którego zresztą znasz, Radomira Kokesza, z którym kiedyś piłem piwo, i on rzucił w pewnym momencie nazwisko Macurek, Macurek, tak? Ja nie wiedziałem, kim jest Macurek. Macurek znany scenarzysta kina czeskiego. Który, Milosz Macurek. Macurek, który między innymi napisał scenariusz do filmu Happy End. Tak? Happy End jest filmem opowiadanym niezwykle konsekwentnie od tyłu do przodu, tak? Powstał 30 lat przed filmem Christophera Nolana pod tytułem Memento. Memento, ale też nie Memento tak? Okazuje się, że bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy, które którymi tak się fascynujemy, jeżeli chodzi o kino światowe ostatnich 30 lat, czyli właśnie na przykład ten gryz czas to opowiadanie filmów od tyłu, te różne płaszczyzny narracyjne, te wieloświaty, no to są filmy typu Zabiłem Einsteina na przykład, tak, czy tam jakieś tam w innym filmie Zabiję Hitlera z kolei, tak, no, Podróże w czasie i tak dalej i tym podobne, czyli, czyli takie kino... Radwoliczek, bo tam jest kilka, Wacław Dworliczek. Mhm. No więc właśnie, więc jeżeli, jeżeli mówisz o modernizmie, tak? to ty mówisz o takim modernizmie, powiedziałbym ciężkim i twardym, który właśnie łączy zawiłość formy, nietypowość formy z takim głębokim na, namysłem filozoficznym i stawianiem bohaterów na, na, w jakichś takich sytuacjach granicznych, zupełnie liminalnych. Tak? No ale właśnie jedna z tych twarzy kina czeskiego, który, do no, której nie ma w związku z tym, bo wybrał się inną, inną koncepcję, no to są właśnie te filmy, które z jednej strony tak problematyzują granicę między kiną bo, bo, Popularnym akinem, tym, nazwijmy to poważnym. Z drugiej strony są właśnie takie niezwykle świeże i innowacyjne pod względem formy filmowej. No Zgodzę się. Olbrzych Lipski, zanim zrealizował Happy End, bo tutaj mówisz o scenarzyście, ale ten reżyser też jest bardzo ważny, zrealizował oczywiście lemoniadowego Joe, więc to jest jakby ta twarz czesłowackiego kina, które. Próbuję brać na warsztat um, kino popularne, gatunkowe, bardzo często przeszczepione, z, oczywiście z, ze Stanów Zjednoczonych. Um, przepraszam, ale zaczęłam intensywnie myśleć, bo jest jeszcze jeden film, który trawestuje zarówno. Um, już wiem, kto, się, kto chce zabić Jesse. Jak widzą Państwo, nie odrobiłam lekcji z całej faktografii, tym bardziej kina popularnego. Ale to jest moim zdaniem również film warty tutaj wy... po prostu wyjawienia, bo też wyciągamy tutaj z zaplecza jakieś nieistniejące tytuły, które, którym bohaterowie w pewnej warstwie filmu, bo nie w całości, rozmawiają ze sobą poprzez dymki komiksowe. Czyli to jest zakwestionowanie jakby warstwy dźwiękowej jako kluczowej dla tego dojrzałego kina. Postklasycznego. Pojawia się figura superbohatera, dlatego że jesteśmy wewnątrz właściwie komiksu, albo raczej bohaterowie komiksu przechodzą do świata rzeczywistego. Więc tutaj właśnie mamy dowód na takie bardzo ciekawe, fantastyczno-naukowe opracowywanie pewnych wątków, które intensywnie rozwijają się w kinie zachodnioeuropejskim, amerykańskim. Ale, raczej... do, ale dopiero teraz. Ale dopiero teraz. No tutaj musiałabym się zastanowić. No, no bo jeżeli mówimy o tych wątkach komiksowych, no to takie eksplozja komiksowego kina amerykańskiego to są lata ostatnie tak no Wcześniej też to było, tak, ale nie w takim zakresie. No mamy Milosza Zemana, tak, czyli... Karela czy, Zemana. Czy, czy, czy Karela Zellan Zemana, no, czyli takie po, połączenie tego filmu tak zwanego live action z, z filmem animowanym. To jest też cecha, która w kinie światowym pojawia się stosunkowo niedawno, tak? A to jest film z 1957 roku. Diabelski wynalazek, adaptacja powieści Juliusza Wernego i to powiem, że przez chwilę myślałam, żeby dać tytuł tej książce Czeskie wynalezy, dlatego że czyli czechosłowackie wynalazki, czy czeskie wynalazki z tego powodu, że oryginał diabelskiego wynalazku to jest wynalez skazy i byłoby to odniesienie się właśnie, to jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawy nadal wątek, czyli właśnie to technologia i estetyka, które też wywindowały tą kinematografię na zupełnie nowe, nową pozycję w świecie. Dokończę tylko anegdotą dotyczącą filmu, kto, to jest tytuł Kto chce zabić Jessie? Bo tutaj przez chwilę w głowie siedziało mi tytuł filmu Mike'a Nicholsa, Kto się boi Virginia Woolf? Jakby wszystkie tytuły się ze mieszają. Zresztą ta sztuka Albiego była wystawiana w Pradze w latach 60. pod tytułem Kto się boi, kto się boi kawki. Więc to wszystko. No nie chcę zostawiać Państwa z przekonaniem, że wszystko się łączy. W każdym razie w filmie, kto chce zabić, Jessie, pojawia się wątek Supermana, o którym wspomniałam, w którego wciela się rzeczywiście wysportowany, atrakcyjny mężczyzna. To nie A Który zresztą, przepraszam ci słowo, ale czyli znasz te, Nie, tego nie znam. Ale chcę powiedzieć o w kolejnym filmie polskim Konraciłka, czyli Hydrozagadka, czyli także O, Supermanie. Tak, tak. <laughs> I jak tutaj padło tytuł dziewczyn do wzięcia, to oczywiście też to jest kolejny film kontrastu. Tak, tak. tak. tak no. Natomiast ta anegdota dotyczy y, trajektorii zawodowej tego y, niezawodowego aktora, bo po prostu kulturysty, który pojawił się w tym filmie, który został y, 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 trenerem y, Sylwestra Stallona i to nie jest żart. Także to, to jest fantastyczne, jakby jak on zawędrował do, do Hollywoodu <gryw> w tej roli właśnie. No więc tak, znaczy to, to płynie takie nawoływanie do oglądania czechosłowackiego kina, no płynie też nawoływanie do tego, żeby napisać taką bazową monografię. Zachęcałbym się do tego, Znaczy, no... no Ja uważam, że nie żyjemy w czasach monografii. Natomiast no, znaczy to jest moje oderwane, że raczej skupienie na, na, na... się na jakimś wycinku. Na pewno chciałabym napisać o Kino automacie, bo to jest temat, który jest mi niezwykle bliski. Um. No ale patrz, mamy tutaj co najmniej trzy spojrzenia na to kino, czyli to, które ty prezentujesz, to stereotypowe, prawda, śmieszne filmy o małych ludziach i to właśnie trzecie to jest kino popularne, czwarte to jest to kino takie ożywcze, innowacyjne formalnie. No jak to o tym nie napiszemy, to, nie, to, to nikt nie będzie o tym wiedział. Sztuczna inteligencja za nas napisze, na pewno. Natomiast um, bliskie mi są jeszcze plakaty filmowe i jakby taka myśl, jaka, czyli jak jeszcze odczytać to kino, czyli czy jest możliwe odczytanie idiomu estetycznego pewnego nurtu filmowego poprzez plakaty filmowe. To, to jest jakby taka rzecz, która, która mnie jakoś tam intelektualnie jeszcze napędza w kierunku kina czechosłowackiego. Chciałbym zapytać, czy, czy oglądasz współczesne filmy czeskie, słowackie? I to troszeczkę chcę też skomentować podtytuł w kręgu filmów czeskiej i słowackiej Nowej Fali. Dlaczego nie trzechosłowackiej? Trochę taki anachronizm, tak, bo przenosisz dzisiejszą sytuację polityczną na lata 60. Czy znaczy poszłam tu za literą współczesnych publikacji? Chyba Ewa Mazierska po raz pierwszy pisząc o wizerunku męskości rozbiła tą strukturę czechosłowacką czy czeskosłowacką. No, ciekawa obserwacja, zrobiłam to celowo, ponieważ no, to tutaj instytucjonalnie były dwa studia produkcyjne, jedno w Bratysławie, Koliba, założone w 1953 roku, e, oczywiście Barandow założony w latach 30., przez wujka Wacława Hawla, przez ojca zbudowane tam zostało takie prestiżowe osiedle mieszkalne, więc taki był wpływ rodziny, rodziny Hawlów na historię kina czechosłowackiego. Zresztą Jan Niemiec był kuzynem Wacława Hawla. Ale do rzeczy stosunek produkcyjny filmów, które powstawały w Barandowie i w Kolibie to było 30 filmów do 6-9 rocznie. Um, Czyli czy, czy 30 czeskich i 9 tak, innymi Tak, albo no, wahało się to 369. oczywiście. Natomiast taki, to, w jaki sposób to pracuje w tkance filmów, dobrze oddaje Jure Jakubisko, który był absolwentem FAMU, ale był słowakiem. I w jego filmie Chrystusowe Lata, które opowiadają właśnie o tym przełomie, też w życiu bohatera, 33-latka, pojawia się właśnie taki wątek, jesteś. Taki, który też często słyszymy w polskim kinie, tylko w modyfikacji. Jesteś na Słowacji, mów po słowacku. Ta potrzeba delimitacji, odrębności językowej. No i czyli to jest ta część bardziej katolicka, bardziej wiejska, związana z takim bardziej konserwatywnym podejściem do życia i chyba ze Śliwowicą, a Czesi jako taka około niemiecka kultura. Zlaice, silnie zlaicyzowana. Nie wiem, to też oczywiście sięgam po uproszczenia i, i pewnie można zrobić komentarz do każdej z tych kwestii. Jakby rozwijając. Ta tkanka czechosłowacka była pewnym neologizmem, który tak naprawdę ukonstytuował się w polskiej literaturze przedmiotu też w PRL-u. Tak Rozumiem, jest. Że, że jest wyraźna odrębność kina czeskiego i słowackiego, nawet w okresie, kiedy to było jedno państwo. Na przykład film, o którym tu wspomniałam jako pierwszy Oscar, nieanglojęzyczny, Sklep Przy Głównej Ulicy, Jana Kadara i Elmara dzisiaj uważany jest za film fundujący tak naprawdę kinematografię słowacką. Jakby mając dostęp do. Oni akurat wydali właśnie historię kina słowackiego. To jest próba udowodnienia, że to jest film, który tak. Na... Ten film, który dotyczy Słowacji, a nie Czech. Więc ta. Chęć szukania początków i odrębności no, sięga oczywiście dwudziestolecia międzywojennego i w ogóle fenomenu powołania wtedy do życia takiego heterogenicznego tworu, jakim była Czechosłowacja. Mm -hmm. No i pytanie, które już raz zadałem, ale powtórzę. Czy oglądasz współczesne filmy czeskie, słowarskie? Czy widzisz podobieństwa, jakieś sprzeczności? Przed chwilą oglądałam, ale to teraz ci reżyserzy już też się zdążyli zestarzeć. Tak zwaną, nawet krytycy zdążyli to ościć drugą nową falą, i to były filmy Sferaka, Ondryczka. Wypadły mi te nazwiska z głowy. Z Zelenki. Zelenki, właśnie, najważniejsze nazwisko w tamtym czasie, bo ostatni czeski film, jaki widziałam, to był właśnie Petra Zelenki, który mnie przeraził, co się z nim stało, ale większość z nich teraz realizuje filmy dla platform streamingowych, se, znaczy scenariusze y, i seriale, przepraszam. Więc oni w tym środowisku też, y, też się odnaleźli, a zupełnie nowego czeskiego kina nie. Polskie, tak. <grym> Czy z państwa strony komentarze, pytania? opinião jeżeli nie, to jeżeli pozwolisz Grażona, to na tym zakończymy, chyba, że chciałabyś jeszcze coś dodać. No nie, wiem, bo czy mogę z tej pozycji powiedzieć o, o filmie Stefana e, Uchara? Czy jaka jest propozycja? Znaczy tak, bo trochę mi przerwę, ponieważ formalnie rzecz biorąc ten film, projekcja filmu jest zaplanowana na 18.30 i może być tak, że ktoś przyjdzie specjalnie na film po prostu. Także chciałem Państwa zaprosić na. No, 20 minut przerwy tak, i o 18.30 oddamy głos, Grażyna wprowadzi do filmu Słońce w sieci i, i następnie będzie projekcja. Także bardzo dziękuję Tobie przede wszystkim, bardzo dziękuję Państwu za, dziękuję. za obecność, za, za, za wysłuchanie, za pytania i jak mówię około 15 minut jest przerw. Dziękuję bardzo.